8 października mija rok od pojawienia się stacji Arka TV. W tym czasie możemy się pochwalić 2 milionami wejść na naszą stronę. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za pochwały i krytykę. Arka TV to telewizja, która istnieje dla Was, kibiców, i dzięki Wam. Obiecujemy, że będziemy dążyć do poprawy fachowości i jakości naszych materiałów. A teraz zapraszamy do obejrzenia nieopublikowanych dotąd materiałów z naszymi wpadkami. Mam na imię Bartosz Rawicki, gram w Arce Gdynia, rocznik 9-7. I kibicujemy dzisiaj mojemu tacie, który gra w Arce TV. Z mojego punktu widzenia cienko mu szło, ale ważne, że coś... że dobrze grali po prostu. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Arka TV i strona oficjalna trenera Wojciecha Stałowego przygotowała małą niespodziankę. Teraz ja mam składać życzenia, tak? Z nami jest piłkarz Arki Gdynia, pan Bartosz Karwan. Dzień dobry. No właśnie, chciałbym się zapytać właśnie, no to stracili się 4 bramki, w sumie no 4 minuty. Jak pan się czuje właśnie, wyciągając 4 bramki, 4 piłki z bram? Na trybunach co prawda nie ma zbyt dużo kibiców, ale nasze sprawne oko kamery wypatrzyło Filipa Modelskiego, młodego zawodnika Arki Gdynia, który... Jeszcze raz. W dniu dzisiejszym na obiektach Gosiru odbywa się turniej drużyn. No i... Jeszcze raz. Ja nie mogę, bo mnie rozśmieszać, nie mogę na niego patrzeć. Nad stadionem przebija się Bartek, nad stadionem przebija się słońce. Niestety nad nami coś ostatnio słońce nie świeci. Z czego to wynika? Brak skuteczności, brak szczęścia? Rozmawiamy z Robertem Potargowiczem, dyrektorem Arki Gdynia. Dzień dobry. Dzień dobry panie, witam serdecznie państwa. Proszę pana, ostatnio uwagę kibiców przykuwają trolejbusy jeżdżące po naszym mieście, zachęcające do udziału w meczach Arki Gdynia. Czy jest to jakaś jednorazowa akcja, czy też może część większego przedsięwzięcia? No i co? A tak mi nieźle poszło. Ćwiczenia gimnastyczne... Jeszcze raz, bo... Marcin Chmiec miał ostatnio potwornego pecha za Dromopole, co możemy było nawet obejrzeć na powtórkach, gdzie bramkarz odbił piłkę piętą po jego strzale. Dzisiaj strzelił wreszcie bramkę, przełamał się, może odbuduje się psychicznie. Chyba nawet nie ma pan za bardzo z niego pretensji za tą czerwoną kartkę, bo to wynikało z walki. Ale mnie się wydaje, że to Karol strzelił bramkę. Może w natłoku emocji wydawało się, że Marcin Chmiest, dlatego tak wyszło, albo może tak bardzo chcemy, żeby wreszcie strzelił bramkę i się przełamał, i dlatego tak nam się wydawało. Dziękuję bardzo. Arka TV wita ze specjalnego ośrodku szkolno-ośrodku. To jest córka jednego z zawodników. Jesteś zadowolony, jak tata grał w turnieju? Tak, bardzo. I chcesz, żeby jeszcze grał? A ty kiedyś też może zagrasz w tym turnieju, czy nie? Nie, nie chcesz. Wolisz oglądać tatę. No to dobrze, to będziesz oglądać tatę. A jak idzie w ogóle? Powiesz, tak? Zajebiście, 1-0. Warka TV, Grzegorz Waleczne Serce Niciński. Grzegorz... Jak się patrzy na twoją grę, to wydaje się, że jeszcze mógłbyś 10 lat biegać. Świetna kondycja, świetny mecz, gratuluję. Czy kolejne mecze też już możemy liczyć, że będą takie? Doszło do jakiejś metamorfozy? No miejmy nadzieję, będziemy się starać tak jak grać tak w dzisiejszym meczu, co do mojej dyspozycji. Się mówi, im starszy, tym lepszy, jak wino. Także tylko pogratulować sobie takiego występu i takiego wyniku dla nas. No, no dobrze. No tak. Panie trenerze, jak widać, piłkarze nie zało... Jeszcze raz, piłkarze. Bramki kompletnie nas rozkojarzyły. Uwierzyliśmy, że zespół jest, że tu będzie za chwilę... Kiedyś musiał spać, to się wytnie. Że tu za chwilę będzie 5-0, prawda? To już jest spokój trenera Nicińskiego. Zapukamy. O, przepraszam, szukam trenera Nicińskiego. Chyba jakaś pomyłka. Pomyłka, niestety. Przepraszam, Tomasz Mazurek? Co pan zrobił z głową, z włosami? Akurat teraz odpoczywam między zajęciami, więc troszeczkę pozwoliłem im odetchnąć. Krótki czas lenikowania, nie? Witamy po przerwie. Jak spędziłeś wakacje? Można powiedzieć, że szybko minęły, prawda? Urlop, no dobra. No. Dzięki właśnie. No, wakacje to wiesz, jeszcze od mało latów się wzięło. Wielkie święto. I wielkie święto na trybunach w Gdyni. Już mogę? Już? Już, okej.
Piotr Matejski, zawodnik przegranego dzisiaj, Górnika Zabrze, przegranego chyba trochę na własne życzenia, przynajmniej przez własną no, nieporadność, bo nic nie potrafiliście dzisiaj przeciwstawić Arce Gdynia. Panie trenerze, tak jak pan... Trzeba się napić, pewnie emocje były. Jest tak na dobrą sprawę 17-18. Killer. A przepraszam, na chwilę zaczepię pana. Proszę mi powiedzieć, jaka jest ulubiona pana stacja sportowa i dlaczego Arka TV? Arka TV, ponieważ są piękne hostessy, wspaniali dziennikarze i płacą za wywiad. Są super. I przede wszystkim to jest Arka Gdynia. Ale jeszcze panu nie obiecałem tego, że zapłacę panu za wywiad. Że się umawialiśmy przecież. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. W tym czasie możemy się pochwalić 2 milionami wejść na naszą stronę. W tym czasie możemy się pochwalić 2 milionami wejść na naszą stronę. Za szybko powiedziałam. Jeszcze raz. I to słuchajcie, w tym czasie...